Właśnie dla takich widoków coraz więcej osób przeprowadza się z miasta na tereny górskie oddalone od cywilizacji. Jak się żyje wśród gór i chmur? O tym dziś w Agropasji. Maria Sikorska, zapraszam. O niezatłoczone miejsca w górach w Polsce chyba najtrudniej w Tatrach, którym niejedno malownicze pasmo w Alpach może pozazdrościć popularności. Rocznie odwiedza je aż 3 miliony turystów. Wiele lat temu w poszukiwaniu dzikości backpackerzy z Polski uciekli w Bieszczady. Jednak teraz pojawia się nowy trend. Mieszczuchy szukają swego miejsca na ziemi w Tatrach, w rejonach trudno dostępnych. Przeprowadzka w góry to idealne rozwiązanie dla pasjonatów pięknych widoków, sportów zimowych oraz oczywiście świeżego powietrza. Polskie góry, niezależnie od pory roku, oferują swoim odwiedzającym niezapomniane przeżycia. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na zamieszkanie w tych pięknych stronach. Razem z kamerą Agropasji odwiedziliśmy małżeństwo Kasię i Leszka. Ona skończyła szkołę plastyczną, on jest z zawodu komputerowcem. Prowadzili szalone miejskie życie w Bydgoszczy, jednak marzyło im się życie na własnym kawałku ziemi, w domu z ogrodem, z ziołami pachnącymi pod oknami. W 4 miesiące wyprowadzili się z domu i go sprzedali. W 2004 roku jako 20-parolatkowie uciekli z miasta na tereny oddalone od miejskiego zgiełku, najpierw w Bieszczady. Potem, gdy te wydały im się za bardzo skomercjalizowane, obrali inny kierunek – Tatry. Teraz, by do nich dotrzeć, trzeba się natrudzić. Nie prowadzi tu żaden popularny tatrzański deptak. Górna chata w Gorcach to urokliwe miejsce, które stało się ich domem blisko natury. Miejscem, które chętnie odwiedzają inni, by popatrzeć na świat nie tylko z góry, ale także z innej perspektywy, by zaznać szczęścia wśród chmur i gór. Chcieliśmy inaczej żyć niż w mieście. Wyścig szurów, tak zwany, który nas przytłaczał. Nie chcieliśmy po prostu spędzać pół życia albo i więcej pracując, dojeżdżając do pracy. Wiedzieliśmy, że jakby nasze życie będziemy gdzieś prowadzić poza miastem. Takie mieliśmy marzenie, ale jakby wtedy, kiedy byliśmy naprawdę bardzo młodzi, no nie było to takie proste do zrealizowania. Pomogli nam w tym moi rodzice, którzy sprzedali domy w Bydgoszczy, skąd właśnie pochodzimy, i kupili ziemię tak w ciemno całkiem w Bieszczadach. Na początku mieszkaliśmy razem z nimi, no ale wiadomo, z czasem każdy musi zaistnieć gdzieś na swoim kawałku ziemi. Zakupiliśmy stary dom, starą chyżę łemkowską w Bieszczadach i tam mieszkaliśmy przez kilka lat, do momentu, aż stwierdziliśmy, że nie chcemy całego życia spędzić na tym, żeby spłacać kredyty, na które ciężko pracowaliśmy, żeby jednak te pieniądze na spłatę były. Więc zaryzykowaliśmy, sprzedaliśmy Bieszczady i kupiliśmy tutaj chatę w Gorcach. Dlaczego nie Bieszczady? Po pierwsze, nie było nas stać na coś takiego, żeby sobie kupić jakieś siedlisko. A jeżeli chodzi o warunki zabudowy w Bieszczadach, są bardzo trudne i w sensie trzeba mieć dużo ziemi, żeby móc się wybudować. Więc jak już przestałam być uparta tylko na Bieszczady, a może właśnie zawsze mówił, no czemu się upierasz? Przecież Polska jest tak pięknym krajem i trzeba szukać na pewno nasze miejsce gdzieś jest, gdzie indziej, tak myślę. Stwierdziliśmy, że trzeba szukać gdzieś dalej. Jak wpisałam dom z pięknym widokiem na Tatry, to znalazłam ogłoszenie domu z dziurą w dachu, który był w Gorcach. Nawet wtedy jeszcze nie wiedziałam, że takie góry istnieją. Ale wiedziałam, że istnieje Ochotnica Górna, z której kilka lat wcześniej kupiliśmy wóz drabiniasty, który przywieźliśmy w Bieszczady. I od tego się zaczęło, że właśnie była dla mnie znajoma ta nazwa, więc weszłam na te ogłoszenia. A jak weszłam, to się okazało, że jednak Gorce są wysokimi bardzo górami i naprawdę są piękne widoki. I tak się stało, że mieszkamy w pięknym miejscu z bajecznymi widokami na Tatry, na Gorce, bardzo wysoko w górach, bo prawie 930 metrów nad poziomem morza. Bez dojazdu w tej chwili. Jesteśmy zasypani totalnie śniegiem, ale jesteśmy szczęśliwi. Szczęście polega na tym, że jesteśmy ciągle razem. Jakby realizujemy swoje wspólne marzenia. Małżeństwo prowadzi ekoagroturystykę, spełnia swe marzenia, rozwija pasję i dzieli się swym szczęściem z innymi. Każdy może znaleźć tu namiastkę świata, do którego tęskni, mieszkając w mieście. Jeżeli chodzi o pieczenie chleba, my wiemy, co w tej mące jest, skąd ona jest, nie ma ulepszaczy. Staramy się zdrowo żyć, nie my mięsa,
A jak już byśmy mieli jeść, to byśmy chowali swoje, na pewno zdrowe. A jeśli chodzi o prace takie codzienne, to są normalne rzeczy. One są bardziej w głowie niż w siłach, które mamy. Prowadzimy agroturystykę, która przynosi nam, wiadomo, teraz już na szczęście coraz większy dochód, ale na początku zaczynaliśmy od 2 pokoików. W tej chwili mamy 5. Prowadzimy też hodowlę kozy karpackiej, która była rasą na wyginięciu. W tej chwili jest rasą odtwarzaną w Polsce. Jesteśmy póki co największym prywatnym stadem tej kozy w Polsce. Mamy 3 koniki huculskie, 3 dzieci, która też potrzebuje nie lada tutaj, że tak powiem, uwagi. No i robimy różne rzeczy artystyczne. Robimy takie przedmioty drewniane, jakieś ozdoby, meble. W zasadzie i mamy się każdej czynności, każdej pracy, która jakoś gdzieś nas tam fascynuje. Uwielbiam to, że jakby budząc się rano, mogę spojrzeć przez okno i widzę piękne widoki i czuję tą bliskość z naturą. Czasami wydaje mi się, że nie ma tutaj nic innego poza tym horyzontem, który tu widzę, poza pasmem, które mi tutaj zamyka Dolinę Ochotnicy. Widzę piękne Tatry. Mieszkamy w pięknym miejscu, które jednocześnie jest czystym miejscem i zdrowym. Nie wiem, czy są rzeczy, których nie lubię. To znaczy ogólnie jest wiele rzeczy takich męczących, które czasami no, są trochę problematyczne. Na przykład pogoń za kozą, która jakby uciekła do sąsiadów, którzy są daleko od nas, więc jakby pogoń wygląda w ten sposób, że goni się kozy po górach. Często naprawdę trzeba pokonać bardzo duże wzniesienia, żeby się gdzieś tam do nich dostać. A jest ich w tej chwili tak dużo, że jakby no, ogarnięcie ich później z powrotem i zaprowadzenie na nasze pasmiska jest bardzo trudne, więc może to jest największa rzecz, której się zawsze boimy i czego nie lubimy, a może tak. Życie w górach z pewnością ma swoje uroki, ale też nie jest dalekie od wielu codziennych problemów i wyzwań. Jednak, jak mówią ci, którzy nie mogą już bez gór żyć, takie widoki wszystko im rekompensują.